Cześć, witam was ponownie bardzo serdecznie. To jest gra Uncharted Drake's Fortune i to jest właśnie 14 rozdział. Schodzimy dziś samym Drake'em w pojedynkę do tych podziemnych, ukrytych krypt, które pewnie są nafaszerowane kośćmi, w których pewnie nie będzie przeciwników, takich ludzkich przynajmniej. Ewentualnie może trafi się to coś z dziwną stopą, co widzieliśmy wcześniej. No właśnie, ale spodziewam się wiele takich dziwnych rozpadlin. W ogóle to ma dno. Tam się da spaść. Tu chyba nie doskoczymy. Jeśli pamiętam, to tu się tędy szło. No, dobrze myślę. Jak widzicie, wszędzie kości. Wszędzie ludzkie szczątki. I rozkrzyczany Drake. Ale właściwie to nie wiem, czemu Drake chciał zejść sam do tych podziemi. Przecież tak naprawdę pomoc mogłaby się okazać tutaj przydatna. On chyba nie wiedział, co tutaj się czai. Może jednak przeciwnicy również już tutaj są. Oczywiście, że są, kurde, oni są wszędzie. Dobra. Dobra. A co ty się tu wycwaniłeś? Czemu ty tu jesteś? No, dobrze. Czy kto... Jest jeszcze jeden. Dobrze. Okej, to było szybkie. Pozbierajmy może amunicję. To jest sas, tu jest... pistolet. To dobrze, bo my nie mieliśmy. W sumie mieliśmy tylko kilka naboi do deserta. A deserty ciężko jest dorwać. Okej, podnieśliśmy wejście na górę. Czy się za mną zatrzaśnie w efektowny sposób? Nie, chyba nie. I naprawdę tym hukiem nie zwrócił na siebie niczyjej uwagi. Podejrzane. Dobra, słuchajcie, mamy pistolet i mamy M4. Postrzelam troszkę pistoletem, póki nie kapną się wszyscy, że tu jesteśmy. Dobra, jeden. Nie wiem, czy przypadkiem z drugiej strony mi laserem nie biorą, więc... Znaczy, celownikiem laserowym. Aż taka panikara nie jestem, na szczęście. Dobra. O, i tu jest kolej z laserkiem. O, przepraszam, chyba telefon mi troszeczkę zaszalał. No kurde, ja nie mogę ich tak tutaj przycelować. Dobrze. Może weźmiemy faktycznie M4, bo ona będzie celniejsza od tego wszystkiego innego, co mamy. A może nie będzie? No koleś jest kurde kuloodporny. Ile oni wytrzymują? Nawet ja tyle nie wytrzymuję. No bez ja, ile można? Już padł? Padł, dobrze. Czyli został mi tylko jeden. Czyli możemy sobie na spokojnie podejść, na przykład tutaj, podładować troszeczkę amunicji. O, więcej się naroiło. Dobra. Podejdziemy w tą. I czy to był ostatni? Ja na spokojnie na razie podbiegnę, bo jeszcze zaraz może się okaże, że wybiegnie ich więcej. Przeładuj amunicję. Dobra, okej. Okay. Chyba jest spoko. Tam jest... O, zobaczcie, jest ten klucz. Ten klucz, o którym była mowa... mowa wcześniej. Wiedziałem, że przyjdą. Zawsze jak myślisz, że było ich w sam raz, to się okazuje, że to jest tylko połowa. No gdzie skaczesz? Masz nie żyć. Dobra. Było bez tragedii w sumie. Amunicji dużo chłopaki zostawili i więcej chyba już nie ma. I chciałem zwrócić waszą... Nie chcemy. Chcemy nasz stary pistolet. Chcę zwrócić waszą uwagę na to, że tutaj jest symbol serca. Tam jest jeden klucz.
I tu pewnie jest drugi. Tak, i tu jest drugi klucz. I pewnie będzie to trzeba jakoś połączyć, żeby... no, żeby uzyskać ten symbol, tak? Który był pokazany w ostatnim odcinku, czyli serce przebite dwoma kluczami. Tu jest jakiś ołtarz i kilof. O, jest w ogóle easter egg z Minecrafta. Fantastycznie. Jeśli ja pamiętam dobrze, to były jakieś dzwony. O, dzwony! No właśnie. To wygląda na przejście, to się później otworzy. I czy dzwon jest jeszcze z tej strony? Ten sam dźwięk dokładnie się z nich wydobywa. Słuchajcie, mi się wydaje, że trzeba dostać na górę gdzieś do tych kluczy, tylko jak to zrobić? Tutaj są jakieś... No kurde, wygląda to tak, jakby dało się tu wskoczyć. A może na dzwon da się wskoczyć, na przykład. Da się? Nie, nie da się. To może tutaj na belki się da wskoczyć. Nie da się? Nie da się. No tu... Wskocz może tutaj, Drake, i pokaż państwu. Tu ewidentnie widać, że da się po tym czymś wspinać. Ha. Może cofnijmy się troszeczkę do tyłu. Może tutaj będzie jakaś podpowiedź. A może z ołtarza trzeba się zacząć wspinać na przykład? A może nie? O, o, tu są jeszcze jakieś platformy. Dobra, muza, co? O, po tym ja bym się na przykład spinał. Jakbym się chciał spinać, to bym próbował po tym. Nie, Drake nie chce. Drake pomachał rączkami i mówi, że to nie. Nie tędy droga. O, schody. Zawalone co prawda, ale są. Nie. Tu też nic nie zrobimy. Aha, ja stamtąd w ogóle przylazłem. Przecież to, no, nie, ja stąd przylazłem. A cholera już wie. No nic mi te pieprzone dzwony nie dają. Jeden dzyndzoli, drugi dzyndzoli. Na ołtarzu nic nie ma, to w ogóle wygląda jak ołtarz ofiarny, jakby tutaj ofiarę się kładło i ją ubijało. Może zresztą tak było. Może te dzyndzałki coś znaczą? Nie, i nic się nie robi. Rzućmy okiem. Two bells resound in perfect harmony. A może chodzi po prostu o to, że... Ha! Trzeba było je wszystkie naraz. Znaczy... No, oba dzwony musiały zabrzmieć naraz, oczywiście. Kurde, już tak dawno w tą grę grałem, że totalnie nie pamiętam. Ale to dziwne, bo ta platforma naprawdę wygląda zachęcająco, tak jakbym miał jej użyć. I tak mi się to zresztą kojarzyło, ale no trudno. We got all the clues right here. We can do this, kid. How the hell does he think he's gonna get that statue out of here anyway? Na czym ja stoję, przepraszam? Aha, jest podłoże, spoko. Myślałem, że to jest przepaść i woda. Już są tutaj. Przyklej się do ściany. Dobra. Strasznie nie lubię jak... No, gdzie ty biegniesz? Tu się przyklej do ściany. Dobrze. Halo? Dobra. Moglibyśmy podnieść troszeczkę amunicji do tego gnaciora. Tu chyba nikogo już więcej nie ma, bo tylko dwóch typów. Więcej amunicji! Dobra. I wybiegną mi pewnie stąd. Oczywiście, że stąd wybiegną.
Czy jeszcze jakąś amunicję panowie posiadają? Ja przyjmę każdą w każdej ilości. I tu widzę jest żółta kładka, czyli na nią trzeba wskoczyć. Fajnie, że kolorami troszeczkę próbują to rozgrywać w tego typu grach. Dobrze. Dobrze. Nie wiem jeszcze gdzie się kieruję. Czy gdzieś tu nade mną są przeciwnicy? Cholernie się zastanawiam, jak oni ten cały ekwipunek tu wnieśli. I find it hard to believe that one man could wipe out your entire crew. Ugh, it's not just Drake, god damn it! I'm telling you, this island is cursed! Enough. Take your sorry mob and go. No, czy on jest przydupasem? You owe me a share of the gold! Your share, Eddie, was contingent upon you doing what I required. You assured me that Drake was captured and the island secure. Oh, this is bullshit, Roman, and you know it! We're done here, chłop, daj ze złotą spluwą. Co on w ogóle myśli, że znaczy? Remind me again why you employed that superstitious idiot. You wanted someone cheap. Well, you get what you pay for, I suppose. Powalaj mnie teksty czasami w tych grze. Navarro? Are you worth what I'm paying you? The vault's here. I'm sure of it. If Sullivan can be trusted... Which he can't. Look. He knows we'll kill him if he's lying. Don't be stupid. He knows we'll kill him once we find the treasure. He has no incentive to tell the truth. Really, Navarro, sometimes I think you left your brains back in that slum where I found you. I just need a little more time. Chasing this treasure of yours is proving to be more trouble than it's probably worth. I assure you, El Dorado is worth more than you can possibly imagine. It had better be. Dobra, czyli wszyscy są przekonani, że skarb faktycznie znajduje się tutaj, w tej krypcie. Skocz tu, Drake. I to, kurde, cały czas jest ten sam chapter, ciekawe. I oczywiście, sprzęt rozstawiony, wniesiony grzecznie, przez kogo nie mam pojęcia. Kto to targał przez te wszystkie rozpadliny, przez te rozwalone schody, nie mam pojęcia. Koleś mam nadzieję, że dostają wystarczająco dużo kasy za to, co robią. Dobra. I oczywiście droga powrotu i ubiciaczki odcięta. Chapter 15, słuchajcie. Chapter 15, myślę, że to wystarczy na dzisiaj, bo nie wiadomo, ile będzie trwał kolejny. Także cóż, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku pod gołym niebem. Trzymajcie się ciepło i cześć.